Uwaga, uwaga, sensacja na skalę światową po raz pierwszy na żywo z piątego stadionu. Witam Państwa, Łukasz Nowicki. Kochani, jakie emocje, jakie nastroje przed jutrzejszym wspaniałym wydarzeniem? To pan właściciel, bardzo proszę. Chciałem, można już? Tak, tak. Skorzystając z okazji, chciałem właśnie żonę, jeżeli można, jaka pomachać. Żona, bo... jaka żona, weź nie rób wiochy. Co, pan my mnie, co wiochy, kibice, pan mnie chcemy... zapytał. Chciałem, proszę państwa, jesteśmy właśnie na żywo i no, ja się cieszę, pytał, bo w związku z tym... wydarzenie jakieś. No właśnie, ponieważ nasz program jest na żywo, dlatego chciałbym troszkę uporządkować. Cała Polska czekała kilka lat jakie, na ten jutrzejszy dzień. Kilka jutro... lat? Myśmy czekali na to, słuchajcie, od czasów Mieszka I. No, chociaż dobra, po tym Mieszku to był jeszcze ten zjazd gnieźnieński i już. Chociaż właśnie ten zjazd gnieźnieński to też nie było to, bo tam tylko jakiś jeden cesarz taki niedożywiony przyjechał. Odtąd trzeci. Pele, a potem wziął i zaraz umarł, a teraz słuchajcie, przyjeżdżają wszyscy do nas. Pele, nie historyzuj. Chodzi o to właśnie, że my mamy teraz okazję, proszę państwa, pokazać wszystkim gościom zagranicznym staropolską gościnność. Ta staropolska gościnność będzie wyglądała tak, że będzie 0-1 z Grecją, 0-2 z Czechami, a z Rosją będzie kompletna dupa. Nie mów, nie mów, dupa w telewizji. Przepraszam państwa za kolegę. Chodzi o to, nie słuchamy frustratów, niedowiarków właśnie zupełnie. Dokładnie odwrotnie będzie, że my grzecznie i właśnie ze staropolską głośnością skopiemy. Tak. Tak jest. Skopiemy. W Grecji skopiemy, co? Tak jest. I dokończymy to, co rozpoczął ten Bolesław Chrobry na zjeździe gnieźnieńskim. Tak jest. Znaczy w sensie ogólnym. To rozumiesz, to nie, że skopiemy tam coś w Grecji, tylko rozumiesz, że Polska będzie wielka. Oczywiście. Skoro nam się udało, słuchajcie, te stadiony, te autostrady. O prawie, prawie. To prawie. A dwa jest, dobra. Jest prawie. Spokój się. Prawie. Nie. To na pewno też, słuchajcie, wyjdziemy z grupy. Prawie, nie wyjdziemy. Prawie, na Golasa będę biegał dookoła stadionu. A wyjdziemy. Właśnie dlatego wszyscy wierzymy, proszę państwa, w to i zapraszamy do piątego stadionu. Tak, tak. Naprawdę, prawie. Od dziś codziennie będziemy gościć w piątym stadionie, także na żywo po godzinie 20. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję. Łukasz Nowicki nie wygrał biletu. Spokój się, dobra. A ja chciałem powiedzieć w ogóle, że ja jestem Pele i moim pierwszym klubem piłkarskim był Orkan Sochaczew, a potem to już tak poszło, poczekaj, wyjdź, nie denerwuj mnie. A potem to już tak z wiatrem poszło. Huragan Wołomin, Wicher Kobyłka, ten Tajfun Broch. Rajka Majdana. Prawdziwi piłkarze u nas też będą. Polsko! Polska! Witam Państwa na żywo z pubu. Piąty stadion, Łukasz Nowicki. Wielkie emocje, trochę zdarty głos, kibicowaliśmy. Nie jest najgorzej, mogło być lepiej. Remis z Grecją, na początek chyba nie najgorzej. A u nas w pubie atmosfera prawdziwego święta Grecji. Jaka z Polakami. Święta, wszyscy panie, to nie święto. Święto to było wczoraj, bo się działo. Teraz to bym powiedział, święta to są co roku. To, co tu się działo, tu przed telewizorami, wszyscy też wiemy. Po prostu to, co się działo, to było to w kosmos. Emocje. No tą główką nas w kosmos wywalił Lewandowski na początku, już było wiadomo. I potem niestety Greka strzelił. Cała Polska po prostu umarła z radości przy Lewandowski na początku, prawda? Polska cała. Pół Ukrainy umarła, prawda? Ukraina, chodź, prawda? Prezydent Janukowicz też. Ten Greka, no strzelany Papadopoulos, coś tam. Szkoda, wielka szkoda, bo mogliśmy wygrać, czuliśmy, że da się tu wygrać. No niestety, ale oni nie są słabi, Grecy nie są słabi. No bo oni umieją w tym upale grać, no jakby nam otworzyli kabriolet, to byśmy sobie pograli, a w zamkniętym zataszeniu Smuga nie wymieniał. Brakowało powietrza, to było ciężko, no. Ale nie. Zadychali się chłopaki, ale nie. Lewandowski tą główką, pani, to coś wspaniałego, tak Lewandowski, no. I love you, Pele nie słucha. No, ten nagi bramkarz nie wybronił tego strzału, to prawda? Ja myślałem, tak. W ogóle on taki cielisty kostium miał, że to jakiś golas. Na w ogóle, zresztą jak Szymakowski mówił, że zaraz, albo teraz, to kolejny albo remis, tam myślałem, że jakiś Grek znowu, że Greka znowu wchodzi, ale na szczęście Hiszpan był po naszej stronie, bo usuwał ich, no i jakoś... No do pewnego momentu. No a potem się okazało, że nie do końca jest po naszej. No, Amuraś, jaka piękna akcja w pierwszej połowie, proszę państwa, tam jak uderzył pod bramkę, no pod poprzeczkę, no proszę państwa, to się mówi, Polak potrafi i faktycznie my wyśmialiśmy to hasło, Polak potrafi, ale my potrafimy, no. Potrafiliśmy zrobić mistrzostwa. Tytoń nierozgrzany potrafił, potrafił obronić. I love you, Tytoń też. No, mówiłem. Jak szczęśliw się z boiska, pomyślałam sobie, koniec, porażka. To się nie to i Fortunatis. Jazda schodzi z boiska, Tytoń ma bronić karnego. No, ale, i Tytoń nierozgrzany jest... broni, bo on potrafi, mówię wam. Poezja. Proszę państwa, dwóch prezydentów na widowni. Dwóch prezydentów. Takie emocje, przecież jak to były tutaj, myślałem, że w pubie, jak będą Chorwaci z tymi Serbami, albo Grecy z tym innymi Turkami, to my w ogóle tu będzie. A to nie, wszyscy razem po prostu się kibicowali. Na życzliwy, no tak było, super. Po prostu no tak. No i fajne są te mistrzostwa, genialna atmosfera. Po piątym stadionie my też tu i państwo przed telewizorami. No i żeby nie ten Grekas i żeby Lewandowski. Pierwszy mecz w hali, prawda, w hali. Pierwszy mecz mistrzostw Europy w hali. Powoli było... musimy już kończyć, kochani, naprawdę. Nie tam kończyć, my potrafiliśmy zacząć, potrafimy skończyć. Ja tu chcę powiedzieć, że tak, jako prowadzący, to pani jest prowadzący, ale ja no, właśnie, nie, proszę ja jestem właściciel i powiem, że tak, od teraz
Piąty stadion na żywo program prowadzi załoga piątego stadionu i po ukraińsku i po polsku. A pani sobie... Ale to, a co ze mną? No siada pan sobie przy pawie, zamów pan sobie coś. Mogę, naprawdę? Oczywiście. A my będziemy prowadzić i atmosfera jest ważna. I ja damy, już spokojnie, spokojnie, my damy radę. Jak Polska mogę nie może, raz? Ukraina pomoże. Mogę ostatni raz? Proszę. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Piąty stadion! Niech żyje Polska! 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 Z piątego stadionu wita państwa serdecznie Pele, znaczy Jarosław Malak, czyli ja. I chciałem mamę pozdrowić, Barbarę. Mamo, hej. No i kochani, my tutaj od dzisiaj będziemy tutaj poruszali ważne kwestie, już bez tych dziennikarzy, tych prowadzących, bo skoro tam sami zbudowaliśmy ten stadion, to już możemy właściwie sami tutaj do mikrofonu gadać. No, znaczy tak, ja wiem, że ten, my jesteśmy, tu jest telewizja publiczna, tak? A jak się gada do telewizji publicznej, to nie można o tych używkach nic mówić, bo nie wolno po prostu, bo nie wiem, bo one podobno szkodzą, ale słuchajcie, co ja na to poradzę, że od wczoraj cała Polska mówi tylko tytoń, tytoń, tytoń. A bo wam mecz uratował. No co ty powiesz, no, och, jaka domyślna. Mecz nam uratował, nam życie uratował, słuchajcie. Zaraz mi szlak jasny trafi, opowiedz o tym meczu, co się teraz skończył, Holandia, Dania, a ja idę się chyba z tym tytoniem spotkać, bo mnie zaraz... To ja prostu... się troszkę martwię o kolegę. Dlaczego nie mogliśmy wygrać tego jak Dania? To przypłaci. Proszę państwa, no. Proszę państwa, co do meczu, no to co tu dużo mówić. Państwo widzieli, fantastyczne spotkanie, niespodziewany wynik 1-0 dla Danii, fantastyczna bramka Gorngieliego w 24 minucie. W ogóle ogromna przyjemność tego spotkania, no ale... To nie są te emocje, co wczoraj. Właśnie. Ja takich emocji jak wczoraj... To... Właśnie, przepraszam cię, właśnie wczoraj. Ja się pytam, co się wczoraj stało w tej drugiej połowie? No co się, do jasnej cholery, co się stało? No siedli na was i tyle. Jak siedli na nas? Po co siedli? Co, 10 na nas siedli, tak? No. Franek dał ciała i tyle, taka co, jest prawda. Franek? No Smuda, Franek. Znaczy ja się pytam, co on z nimi zrobił w tej drugiej połowie? Co on im powiedział? Dlaczego nie robił zmian? Dlaczego nie wprowadził tego Grosickiego albo Wolskiego do ofensywy? Słuchajcie, jak ja grałem w Tajfunie Broków, to 60 minuta i zawsze kłopotę wchodził za Mazurka albo Kupika za Pietuchy, potem to jakoś wyglądało. Dobra, a tutaj dobra. Dał ciała i tyle, proszę taka jest prawda. Proszę państwa, teraz czekamy, no. Co będzie we wtorek. Ja wiem, że chłopaki odpoczną, ogarną się i się nie dadzą. Poczekaj, nie, Franek, ja cię błagam, rozumiesz, ja cię kocham. Ja cię kocham, stary, jak się tylko dowiedziałem, że ty tym swoim starym Mercedesem przyjechałeś na Widzewa, żeby zostać trenerem, żeby zrobić ligę mistrzów, tak? Jesteś mój idol normalnie, rozumiesz? I błagam cię, Franek, na kolanach stawię. Nie skrzań tego, proszę cię. Nie denerwuj się, nie skrzani. Bo, a jak ty to skrzanisz, Franek, to ja cię normalnie znajdę i wiesz. Franek nie ma lekko i my wiemy, proszę, teraz czekamy, co pokażą Portugalczycy w spotkaniu z Niemcami. Ja oczywiście jestem za Portugalią, Cristiano Ronaldo spocony leciutko, taki mokrutki, taki piękny, przystojny, zabójczy. Co ty powiedziałaś? Co? Tak, że Ronaldo jest przystojny, tak? To ty chyba nie widziałaś tego, mojego kłopotka z Tajfuna Broków, o mnie samym nie wspominając, no. Ronaldo przystojny. A ty, Franek, wiesz, nie strzeń tego, bo cię znajdę i... Dziś z piątego stadionu wita państwa nareszcie Anna Nowakowska. Dzień dobry, ja też witam. Tak, wraz z mężem, swej żony Borysem. Właśnie, Borys Nowakowski. Tak, ja mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wyrwać z tych takich przeraźliwych okręgów niskiej kultury futbolowej i porozmawiamy o kulturze nieco wyższej, na przykład o dyskretnych dywagacjach metakulturowych. Ja właśnie na tę okazję przygotowałam taką krótką wypowiedź. Słońce Hiszpanii, Puchar Króla, niebo świetliste pruje kula, szaleje tłum, eksplozja fiesty, dziurawi siatkę, strzał i niesty. Bardzo ładny wierszyk, chciałem państwa go przeprosić, bo żona sobie ułożyła taką poezję, prawda, przed meczem, nie wiedziała nawet, że dziurawić jednak będzie kto inny. Ale nie, to nieważne, nieważne, kochanie, kto dziurawi. Ja przypominam tobie, że jesteśmy w telewizji publicznej, prawda, z misją i mamy dzisiaj właśnie okazję odrzeć to kibicowanie i pokazać, że to nie są tylko wrzaski takich rozchmielonych, podchmielonych samców. A ty jesteś rozchmielony, podchmielony samiec? Słucham. No bo jak chcesz oddzierać, to ja muszę powiedzieć, proszę państwa, jak ona w piątek odarła się po prostu i po prostu ściągnęła. No co? Ja przypominam tobie, telewizja publiczna na żywo. No ale jak był nasi, jak grali, to przecież ściągnęłaś... nie wolno w telewizji? Ściągnęła na siebie uwagę po prostu wszystkich kibiców w pubie. Naprawdę ściągnęła. Tak, proszę państwa, właśnie obejrzeliśmy mecz Flamenco kontra Tarantella. Styl maurytański kontra renesans. Paella kontra spaghetti. Nie można mieszać spaghetti z paellą. My obejrzeliśmy, proszę państwa, mecz
mecz mistrzów świata, mistrzów Europy wielokrotnych. Po prostu obejrzeliśmy, jak Iniesta, świeżutki, wypuszczony na boisko. W ogóle chcę powiedzieć, że Iniesta. No, Di Natale, prawda? Pomyliłam ich. Di Natale, jak wypuszczony na boisko. Zresztą Di Natale to jest po włosku Boże Narodzenie. I w ogóle można powiedzieć Włochom teraz Wesołych Świąt. Tak, proszę a Państwa. Potem, potem Fabregas wyrównał i z remis, ale to nie taki remis jak nasz remis. A ja chciałam od siebie tylko powiedzieć, że ja dziś kibicowałam Hiszpanii, pomimo mojej wielkiej miłości do kultury łacińskiej, chociaż oczywiście Hiszpania to również kultura łacińska. Ona ma naprawdę miłość do łaciny, bo jak nasi grali, takie były emocje, patriotyczne podniecenie było wtedy, że taką łaciną rzuciła. Ale proszę Państwa, ja faktycznie, ale to była wyjątkowa sytuacja, bo ja nie wiem, jak można było dopuścić. Dobrze. Ja się pytam, gdzie wtedy byli obrońcy? Gdzie byli? I gdzie proszę będą Państwa, we wtorek? Za chwilę ja gra Irlandia, Chorwacja i lepiej to obejrzeć, prawda? Jeżeli Chorwacja, żony są... Chorwacja, tak. Nie, bez kultury. Dioklecjan i jego pałac, nie, mój Boże. Nie, Dioklecjan nie zagra, rozumiesz? No to ja nie oglądam. No, no właśnie. Pozdrawiam. Ała, ała! Ujo. Czekaj, już. Witamy Państwa serdecznie z Piątego Stadionu. Właśnie skończył się mecz Anglia-Francja, moim zdaniem w ogóle najlepszy mecz w ogóle. Ja byłem za Anglią, ale w ogóle co to jest? 19 do 3 w strzałach. Znaczy Lescott, piękna bramka, potem Nasri, moim zdaniem to Hart dał ciała. No ale no niestety, no Francja chyba była lepsza, nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Moim zdaniem, proszę Państwa, witam serdecznie. Ach. Jak zwykle się okazało, że Francuzi przystojniejsi. No zdecydowanie. No nie, 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 nie. Jak ja nie cierpię tego babskiego oglądania meczy, proszę cię, jak przystojniejsi? Co to? Jakie to ma w ogóle znaczenie? A co? A najprzystojniejszy ze wszystkich piłkarzy to jest pewnie ten. Cristiano Ronaldo, no, tak? Widziałeś jego kaloryfer. Co? Wszystko, widziałeś to. No, no ma kaloryfer i co? I co? A ja też mam. Słuchaj, mam trzy w domu i czwarty mam w łazience, elektryczny. Może wpadniesz do mnie, to zobaczysz, co? Ach, zazdrościsz mu. Tak, czego? Komu, jemu, ja? Jemu, proszę, a patrz teraz. Patrz teraz, uwaga. I fara, fara, ta, da, da. No i... Dobra. Co? Weź, tylko się nie śmiej, dobra? Weź, nie śmiej się. Jeszcze ja dla ciebie, to ja mogę tych parę cholernych brzuszków zrobić już. Nie przesadzaj. Nie, dobra, Pele, no jest w porządku, dobra. To są nerwy, dzisiaj gra jakie Ukraina nerwy? Ze Szwecją i to są nerwy. A, no. Czy nie, nerwowy śmiech. Spokojnie, nie denerwuj się, wiesz co. Spokojnie sobie razem zobaczymy teraz ten meczek, nerwę. Razem z Państwem. Ja cię podtrzymam za rączkę. Za rączkę, a po co za rączkę? A co? Co nie? To nie, nie ma problemu, za co tylko chcesz. No, a ten Ronaldo by ją podtrzymał? Jak myślicie, podtrzymałby ją? Nie, a Pele podtrzyma. Dobra. Tylko, że jutro, słuchajcie, jutro, to ty mnie będziesz musiała trzymać za rękę. Jutro w ogóle mecz z Rosją, w ogóle masakra. To teraz Polska i Ukraina muszą się trzymać tak razem. Tak jest, jutro, Jezus, Boże, jutro z Rosją, o wszystko, ty to rozumiesz? Jezu. Przepraszam, Franek, patrz na mnie, look at me, smatryk mnie. Słuchaj, ty wiesz co, nie? A ty toń, ty też wiesz, a ty, nie, ty to spoko, stary, wiesz, nie spaliłeś się wtedy, to już się teraz nie spalisz, no. A poczekaj, Benisz, człowieku, co ty zacznij ty biegać w końcu? A ten, a Ludo? Ludo, człowieku, więcej tego, więcej Francji w rozgrywaniu, ty tylko masz więcej Francji. I jeszcze chciałem tym na górze podziękować, że dobrze, że w końcu ten dach otworzyli, przecież byśmy się normalnie tam podusili. Co to jest, stadion, czy ruska bania? Już normalnie miałem do tego Platiniego dzwonić i mu tam nawrzucać, no. Znaczy, słuchajcie, ruskim to w ogóle nic nie zaszkodzi, oni to normalnie mogą tym azotem oddychać, no. Ale ja mam nadzieję, że jutro zaszkodzi im polski tytoń, jest. Proszę Państwa, mam nadzieję, że... Teraz no. Polacy odzyskają świeżość, dobra. Tak zagrają obie połowy jak tą pierwszą z Grecją, a jakby nie to Smuda kończymy. Zrobi Smuda, zmiany. Franek, na koniec, słuchaj, smatrimia, patrz mi, słuchaj, nie skrzeń tego jutro, bo jak cię znajdę, to wiesz, bo się boję, bo za dużo powiem teraz przed kamerą. Kończymy już, no, Franek.